Dawaj Władziu rybę. No ryba chyba. Ładna, patrz, ubrany był przez jakiegoś artysty, jaką teklę był ubrany. Aha, tak. Ubrany przez teklę. Na mieszku. Ale to już krąg. To już jest krąg taki. To już ubrany, jest. Tak. To jest mój, ja powinienem mieć w swoim tym szlacheckim herbie krąpia. Dwa krąbie siną barwą kute. Siedzi coś? Siedzi. Ryba? Ryba. A może to kałamarnica? Może to ta kałamarnica sobie zostało. Ryba. A może to Władek Jarek Kaczyński? Wziął do buzi. O, wypiąć Władziu? Wypiąć. Ty masz dobrą wycinkę. Kleść. Nie, krąg. Znowu krąg. Nie ma jak krąg. Znowu krąg. Nie, bo mi się trzepią na... Przez wężownicę mi się trzepią. Nie no są, tylko Rapa mówi, że nie ma ryb. To niedobry ten Rapa, niedobry, kłamie. Przecież są ryby. Nie wiem, jak bambino adapter wygląda. Władek mówi, że miał bambino. A ja nie miałem, ale wiem, jak bambino wygląda. Władek nie był pod Grunwaldem. Ja też nie, ale wiemy, że taka bitwa była. Stary mi mordę, olo, o. Za co? Puszczał sobie Grzesiuka. Był w obozie z Grzesiukiem. Pustary? Tak. Tam pieprzysz? No nie. Ale w Oświęcimiu czy w Mauthausen? Nie, w Mauthausen. O ja pierdolę, najgorszy obóz. Kilka kasetów tam opisują. Tam twój ojciec był? No i Grzesiek opisywał, grał. Dzięki Grzesiukowi uratował się, bo w tym zespole grał i nie chodzi, zapominało. O ja pierdzie. Po wojnie, to kupił ojciec sobie bambino. I te Grzesiuka, dużą. I te piosenki przecież też jest. Stary miał manżole, bo grał w manżoli w domu i tam podpiwał. A ja to były czasy, kiedy grały czerwone gitary i już ja gitarę elektryczną zacząłem robić. Zrobiłem drzwi od szafy, gitarę elektryczną, magnesy, nabiłem bluzy, wszystko. No ale trzeba jakiś zwać też, nie? No to do bambino podłączyłem. Spalił się. Uderzyłem dwa akordy i głośno. Cewka wyleciała z głośnika. Stary lał mnie przez dwa dni. A bambino było drogie. Pojechałem. No można było kupić, ale było drogie. Pojechałem do Września. Tam gdzie była produkcja głośników. No i tam wybłagałem. Pasował, ale jak ale zamontowałem, trochę ciszej, bo miał chyba 8 omów, a nie 4. Grałem. Dobre. Miał zakaz podłączenia gitar do wszystkich sprzętów domowych. Kurde, stary, nie chciał, żebyś się rozwijał, no. Robię widełki, mili, bo będziemy na przystawkę dzisiaj łowić na Wiklińskiego. To jest wędka Wikliński. Wow! Chodź, Władek, najlepszy gitarzysta dla mnie Hendrix. A po Hendrixie? Chociaż w muzyce to gusta są takie, że... No tak, ale niektórzy zjadają kupy. Jedni lubią Santanę, bo gra tak... No niezły był, no niezły był, niezły był. Jeff Beck mówił, że był... Jeff Beck był zajebisty. Dużo jest taki. Jimmy Page. Iommi. Też dobrze grał. Też dobrze. Nie! Robił. Nie! Nie ma, albo nie. Albo ktoś, kto współpracuje z nimi ze służb, obdzierany ze skóry jest po prostu, no, na rynku. I wszyscy oglądają, jak go obdzierają ze skóry przez godzinę. A potem normalnie na pal nabijają. No proste. Czy ktoś będzie współpracował potem z kłusownikami? Jak zobaczy, jak jest obdzierany ze skóry? A to boli. A to boli. No.
Znaczy dobrowiska można wrzucić albo po sobie. Proste. Patrz jak pustownictwo, ja bym w tydzień bym zlikwidował. A tu przybiera cały czas na wadze, wiesz o co chodzi? Bandyci rządzą. Jakiś ktoś, kto jest urzędnikiem czy w rządzie, jaką robi przewałkę, od razu skurowani. Ale od razu. I po skurowaniu na nasz rząd. O, dobry pomysł. Od razu. Nie ma, czy na 100 zł zrobił przewałę. Nie ma udowodnionej, idziesz na skurowanie, a potem na rząd, żeby każdy widział. Nie okrada się państwa, bo w Chinach to strzelają w głowy. Nie. Tak nie wolno robić. To jest za dobra. To jest za dobra. Skurowanie, a potem na nasz rząd. Nie ma ryby. Sam powiedziałeś. Nie ma, ale to widać. Słuchaj, ja nie muszę na Wiśle. Ja nie muszę być w miejscu na rzece. Wszystko powinno tu chodzić. O tej porze powinno się już gotować. Ale jest jedna... Nie pamiętam, jak się gotowała rzeka? Pamiętam, ale jest jedna rzecz. Tu nie ma nawet uklei. Nie. Rozumiesz? Nie. Tu nie ma nawet uklei. To jest po prostu wytrute, rozumiesz? Jeszcze ozonują te kurwysyny, ozonują. Dodatkowo jeszcze doprowadzicie, to jest jakiś horror. To jest horror. Martwa woda. I pamiętam, waliła rapa raz na 10-15 minut. Ale to były takich na środku Wisły. Ale to były takie, nie wiem, 7-8-10 minut. Jak sumy, rozumiesz? A to piątki to była najmniejsza. To po prostu było, aż po prostu ja stałem i cały czas patrzyłem. Ale słuchaj, ale jak? Aż słychać to z kilometra byś usłyszał, rozumiesz? Nie. Teraz sobie... Jakie? Przyjdą te merynosy, rozumiesz, tego. No, złapałem, jestem bohaterem, złapał rapę 2 kg. Przykro słuchać, no. Gładziu, jak popłynąłeś w latach 80. za kolektor Żerański na połowę Wisły, tam kolektor nie dochodził. Tam jedynie dochodziła tylko taka smuga, która była przenoszona przy wietrze wschodnim, jak był wiatr wschodni. Taki pyłek. Ale czy był, czy nie był, tam zawsze ta była przykosa, Elba kopała. Właśnie parę dni temu smog wykopał ten wielki taki kubeł. Wielki, taki pokazuje, a to 2 razy większy. Bo kiedyś taka była jak na Wesołym Miasteczku, że tak kopała, rozumiesz? A teraz to jest smok i zasysa. I tam stanąłeś, tam woda lekko płynęła, tam były sumy, ale tam były też rapy. To wiesz, tym debilom to nawet nie ma co mówić, bo debile i tak by wchodzi, ale już teraz ram na nich i szam z dupy na nich, słuchaj. Tam, na areale, rozumiesz, nie wiem, 200 metrów do przodu i 100 w ten, tam nie było na przykład, oczywiście nie cały czas tak było, no, ale powiedzmy tak jak teraz jest, powiedzmy lipiec czy koniec czerwca, przerwy w gonitwie rapy. Tu walnęła, ale to, tu goni. Tam gdzieś daleko, wiesz, bum. Non-stop, rozumiesz? Tu laska, chodź. O, pan kocha Mukiego. Boże, pojedziemy zaraz do domku, co? No tak, chory nosek, chory. Ale piękny, ale cudowny. Moja lalunia ukochana, chory nosek. Od paru dni gorzej, tak, gorzej, no. No wiem, i w nocy gorzej też. No moja śliczna. Zniszczyli mi te kurwy wszystko. Te kurwa, te banderowcy pierdolone z tak zwanego polskiego rządu zniszczyli mi wszystko. Zniszczyli mi moją Warszawę, moją Polskę. Zniszczyli mi kurwy moją Warszawę, zniszczyli mi mój Żerań. A na Żeraniu zniszczyli mi wszystko.
Nawet i zniszczyli mi te kurwy, moją rzekę. Zniszczyli mi tą rzekę nawet i poniżej Żerania i powyżej Żerania. Kilkadziesiąt kilometrów niżej i wyżej. Zniszczyli mi te kurwy wszystko. I dalej te kurwy, czy to jest PZPR, czy to jest PiS, to jest to samo. Dalej kłamią, oszukują i mamią. Skurwysyny po prostu. Nie dość, że nie ma ryby, to jeszcze skurwysyny trują i wycinają. Dwa razy to duży gies musiał. Siok zje, a chciał mu na mukę usiąść duży, a tu mały gies, zobacz. Duży gies i mały gies. Dwa razy. Że ci piwo sprzedali w sklepie. Piwo to jest piwo? Bo może ci to, ale, że to nie jest, ma. Ale to nie jest piwo. No nie. Przecież to jest trucizna. Co tu ma z piwem związanego? O, duży gies. A usiadł jej na dupie, zobacz. Uciekaj, gdzie? Uciekaj. Jak się nazywa ten gies? Bydlęcy. Bydlęcy gies. Asio, bydlęcy gdzie? Do Ursusa wypierdalaj. O tak, jest. To jest gies bydlęcy. Do Ursusa wypierdalaj. Głosiowy gies. Pierdalaj do Ursusa, kurwa.